Cześć kochani, z tej strony Kuchcik i w dzisiejszym odcinku przedstawię wam roczną turę Hello Kitty. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co kryje ta kreskówka, to zapraszam do oglądania. Hello Kitty jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci z kreskówek na całym świecie. Postać stała się symbolem japońskiej kultury kawaii i jest kochana i uwielbiana przez dzieci, jak i dorosłych w każdym możliwym zakątku świata. Kitty została stworzona przez artystę Yuko Shimizu dla firmy Saniro w 1974 roku. Niestety mimo słodkiego wyglądu i powszechnej popularności laleczki, w sieci krąży mnóstwo niepokojących i mrocznych opowieści o początkach bajki. Raport z HTC stwierdza, że najbardziej straszna teoria o Hello Kitty powstała dzięki uprzejmości Scary for Kids. Sugeruje to, że postać Hello Kitty nie jest tak urocza i niewinna, jak się wydaje. Teoria głosi, że lalka jest w rzeczywistości wynikiem umowy z diabłem. Jeśli brzmi to dla was dziwnie, to śpieszę z wyjaśnieniami. Mówi się, że laleczka Hello Kitty powstała po tym, jak pewna Chinka zawarła pakt z szatanem. Podobno uratowała w ten sposób życie swojej córki, która była chora na raka jamy ustnej. Kiedy nie miały już siły na walkę z chorobą, postanowiły pomodlić się do diabła. Ten pojawił się przed nimi i polecił matce dziewczynki, aby stworzyła postać Hello Kitty w zamian za życie córki. Mam nadzieję, że dostrzegacie podobieństwo między tą teorią a kreskówką. Jeśli nie, to posłuchajcie. Dziewczynka była chora na raka jamy ustnej, czyli w zaawansowanym stadium choroby nie potrafiła mówić i równie dobrze mogłaby w ogóle nie mieć ust. Teraz wróćcie myślami do tego, jak wyglądała lalka Hello Kitty. Nie ma ust, nie potrafi mówić, porozumiewać się słowami z innymi. Nawet jeśli ta teoria brzmi dziwnie i nieprawdopodobnie, to osobiście uważam, że jednak może mieć coś w sobie. W końcu każda teoria ma w sobie malutkie ziarnko prawdy, tak jak legendy. Jednak nie ma co wierzyć w takie teorie. Prawdziwa i realna historia powstania Hello Kitty jest następująca. Postać Hello Kitty stworzyła projektantka Yuko Shimizu w roku 1974 na zamówienie japońskiej spółki Saniro, której celem było stworzenie postaci materializującej politykę komunikacji międzyludzkiej. W skrócie, klient miał identyfikować ją z maskotką, która miała przekazywać jego emocje. A emocje, jak wiemy, bywają skrajnie różne. Od uśmiechu, radości przez smutek, zadumę. To dlatego kotek nie ma ust. Kiedy na niego popatrzysz, bez względu na targające tobą emocje, masz mieć poczucie, że maskotka przeżywa i razem z tobą. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Był trochę inny, ale chciałem wam pokazać dwie strony tego, jak ludzie potrafią wymyślić coś, co nie jest w ogóle prawdą. Ale jeśli by dłużej o tym pomyśleć, to wydaje się to nawet możliwe. A tego, że historie niektórych bajek są tak proste i nieskomplikowane, że nie ma co zagłębiać się w znalezienie jakichś brudów, tylko warto cieszyć się tym, co nam daje telewizja. Nie przeszkadzają nikomu bajki, gdzie głównym motywem jest przemoc, wojny, strzelanie, zabijanie. Przeszkadza świat fantastyczny, kolorowy, wymyślony, ale rozbudzający wyobraźnię. I kotek różowy bardzo ludziom przeszkadza. Dziękuję jeszcze raz, kochani. Słyszymy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.